Siema, siema, jestem Riot Gplay, to jest kolejny odcinek z naszej serii na kolonii i tym razem to odcinek już trzeci, na którym będziemy sobie robić sianakosy, bo nasze krówki umierają z głodu, a jakby też nie było, brakuje nam też trochę pieniędzy na przyszłe inwestycje, więc krówki idealny pomysł na to, żeby po prostu w nie zainwestować. Damy im jedzonka, damy im słomy i powinno być już w nimi wszystko cacy. Dzięki za palałka, więc tak, ze mną ponownie jest właśnie czat, więc witamy czat, witam się z wami, witajcie YouTube. No i co, siema Kiecana, Jakub. Cześć Flop. No i tak, 60, Ursus, wiadomo, znany. Bierzemy rotacyjną, dzisiaj jedziemy na łąkę. Mam troszkę mniej pieniędzy dzisiaj, ponieważ właśnie zakupiłem sobie łąkę. Mam 2000 i zakupiłem rośpiłę motorową, ponieważ dzisiaj będziemy coś fajnego robić. Zaraz dokładnie pokażę co. Bo dzisiaj jedziemy w jedno ciekawe miejsce. Wujka wbita. Dobra, wujka wbita. Nawet biegły z tym są dobrze porobione. Więc jedziemy dzisiaj ciąć drzewa ogólnie, bo zanim tam to poletko będę już sobie ogarniać, to chciałem sobie jeszcze troszkę to właśnie pole powiększyć po prostu. Więc tam sobie podjedziemy po prostu, wytniemy sobie to drzewo najprościej w świecie i tak sobie co odcinek będziemy trzeba tym drzewem robić, nie? A to jednego odcinka sobie podniemy je w klocki, drugiego odcinka pojedziemy i tak dalej, nie? Więc tak sobie w trakcie tych po prostu odcinków będziemy trzeba tym drzewem ogarnąć. Aha, bo tam się załaduje, no to spoko, fajnie, że nie zauważyłem. No, więc dzisiaj akurat sobie te drzewa wytniemy. Planuję tam wyciąć ze 3-4 drzewka. Może trochę więcej, zobaczymy jak to tam pójdzie. Okej. Jest potrzebny, a resztę się wszystko podłączy już tam, nie? Także no, tak wygląda nasza maszyna na dzisiaj. Rotacyjna jak się patrzy. A my co, pojedziemy sobie może teraz tędy. Pojedziemy sobie teraz drogą, znaczy asfaltem, nie będziemy jechać naokoło. Bo i tak będzie sobie tędy trochę lepiej, nie? Tak jest, witam serdecznie wszystkich, pozdrawiamy YouTube. No, oczywiście dzięki nagrywane na streamie. No bo tak z widzami zawsze trochę raźniej. Ale długo gadasz? Długo gadam, no bo nagrywam na YouTube'a, trochę sami tak się trzeba, wiesz. To nie jest streamek, że mogę sobie tak, o, luźno, nic nie gadam, nie? Tylko trzeba coś tam też ludzi powiedzieć sami, nie? Porozmawiać w jakiś sposób. Okej, okay, jest wolne. Dobra, poczekam sobie, aż ten na tam wyjedzie. Dobra, teraz. Piątkę wbijamy i ogień, lecimy. Tak, dalej budowa oczywiście. Co chwilę też mi piszecie w komentarzach gdzieś tam, że kurczę, czemu to jest dalej ta budowa, nie? O, tutaj targ, niedługo też będzie to się sprzedawać. Czemu tu jest ta budowa cały czas? Czemu to już ten dom nie jest zbudowany, nie? Tak mówię, to nie jest jakby, nie ma żadnego timeline'u na to wszystko. Tylko to sobie, o, dobra, surki sobie ruszymy. Tylko po prostu jest to taki element dekoracji, nie? I tyle, a nie tam, że oni to kiedyś wybudują, nie? Dobra, więc słuchajcie. Tu ostatnio, znaczy ostatnio, na przyszłym odcinku tam się sobie kosili rzepak. Jak wiecie, po odcinku na streamie zakończyliśmy sobie koszenie również tutaj tego rzepaku, bo tu był też rzepak. Trochę pole większe, no i tak właśnie ogarnąłem sobie, że tu w sumie są drzewa, te duże, widzicie, nie? Więc te drzewa wytniemy sobie nawet za chwilę, a sobie zgaszę w sumie. Okej, niech na kurde stoi. Wytniemy sobie te drzewa i je będziemy po prostu ścinać, znaczy ścinać, tak? No ale sprzedawać na tartaku, co nie? Więc dobra, mam piłkę motorową kupioną, sztila. To są krzaki ogólnie, takie duże krzaki. Może jakieś te krzaki wejdę tutaj, okej. I tniemy. Aha, no to fajnie drzewo poleciało. W to miejsce, które chciałem, nie? Świetny pomysł. Dobra, tniemy sobie kolejne drzewko też przy okazji, tutaj. Aby na pole jakoś poleciało albo coś. No i się je potem jakoś przestawi. O, i to już poleciało fajniej. To już poleciało spoko, poleciało na pole. Myślę, że to wycięcie jeszcze to pójdzie za malutkie. No się śmiejecie, no tak poszło drzewo, no. To chyba mogę wziąć łapkę, nie? Tak, to jest dosyć lekkie. Więc to się tutaj odstawi. I myślę, że jeszcze wytniemy sobie chyba to drzewko. Okej. Fajnie to poleciało, spoko. Tutaj tak samo takie malutkie drzewko wytniemy. Dobra, to nawet nie ma dźwięku, takie małe drzewko. Odstawimy sobie je tutaj.
O, tam podrzucę. No i w kolejnym odcinku po prostu dzisiaj sobie potniemy, nie? Też nie chcę jakby robić tych drzewek cały odcinek, tak tylko trochę powycinać. Siema, ja się witam. Nielegalna wycinka drzewa. No jak nielegalna? Załatwiam wszystko co wójta. Dobra, tam poleciało. I widzicie co? Może jednak bym tam to ogarnął sobie, tam drzew jeszcze. To byśmy mieli tutaj całą skarpę dla siebie. Gdzie to drzewo rośnie? Dobra, już jak się rozpędzamy, stopiło, tniemy do końca, nie? Nie ma co się pierdzielić. Czekajcie, trzeba trochę podejść. Okej. Okay. A czemu na bok to poleciało? Na tą burtę? O, zasilizuje się. Dobra. Spoko. No, więc wycięte. Następnym razem jak tu przyjedziemy to... Ale to teraz tak pusto, nie? Dobra, jak przyjedziemy następnym razem to tam od razu sobie trochę... poogarniamy z tych drzewek, nic co uschnie spokojnie. Będzie mi się o tym łatwiej robiło, nie? Spoko, potka, ja teraz nagram odcinek. Potem pogadamy o tym. Już tak będzie na... Wiesz, będzie bez odcinka, nie? Bo ty ciągle piszesz mi to samo, ja wiem co napisałeś. Spoko. Dobra, więc lecimy. Lecimy teraz na łąkę, pokosić sobie ją. No i mam nadzieję, że ten, że coś tutaj ciekawego przyda mi się zrobić. Czy ta sierżantka jest za głośna, czy mi się wydaje? Zaskoczyć się znajomy, siema farmingowiec w ogóle, siemaneczko. A piątkę muszę wbić jeszcze. Nie, no mam jednego farminga włączonego. Czemu dwa mi się włączone? Uuu, panie kolego, powolutku, co tu się dzieje? Dobra. Ja to muszę sobie rozłożyć. Wiem, że niestety tak to działa, no ale nie mam tego na manualu. Dobra, pierwszy przez te dookoła, potem się zamienimy i ten. I powinno... Chociaż nie, czekajcie, pojedziemy sobie w drugą stronę. O kurde. Chodźcie, żeby ten silnik nas nie podpierdzieli. Zresztą my coś z znakami robimy. Nie widać. Nic się nie stało. Znaku tu nie było. Wójt mnie zarąbie? Nie, już nie. Nie ma woda, nie ma dowoda. A, wałek jeszcze muszę poczepić. Dobra. No, rozpędza się, bęben. Idzie to? Idzie. Ta, nowe teksturki wygrane tego, więc też spoczko. Ty, nawet trójko idzie, a może czwórko pójdzie? Nie, trójko jest spoko. Trójko idzie fajnie. Dobra, zawijamy tutaj, przecież tu się nic nie dzieje, nie? Tak w miarę, żeby tutaj wykościć od tego, a potem to się zamienimy i będziemy jechać sobie na drugą stronę. Ej, nawet sporo szybko pójść, myślałem sobie, że będzie wolniej to szło. Ale idzie szybciutko. Tak, Mothaba daje testują mapę, oczywiście, że tak. Nagram ten odcinek zaraz po nagraniu poprzedniego, więc niewiele się zmieniło, jakby co? Jakby tam ktoś pytał. Jak będzie coś się działo z mapą, to na pewno wam o tym informację na odcinku jakimś specjalnym, nie? A nie takim, no, tutaj. No, będzie szum na pewno, jak mapa będzie wychodzić, nie? Także spoko. No, robię rabana na tym YouTubie. Okej. Okay. Elegancko, leć. Czarny Merolem wójt jedzie? Może i ta. Fajnie tutaj to, bo ogólnie tak. Tu jest zarąbisty plon, dlatego tu jest zarąbista ziemia ogólnie. Sporo ten kawałek kosztował. Jakby nie było. Jest tylko tutaj 20 arów w sumie. A chciałem właśnie sobie to zrobić po to, żeby tu móc sobie po prostu jakieś tam parę kostek dla tych krówek złapać, nie? I tak się raz w roku się te kostki będzie robiło. Bo chcę zrobić też na siano, jakby nie było, ani na trawę. Trawa jest niewydajna. Nie wiem, czy wydadzą w poniedziałek. Mam nadzieję, że przeciwna mi wyjdzie kolonia. Po prostu tyle chcę, nic więcej. A kiedy to będzie, to już dla mnie mało interere. Żeby po prostu się na mnie wyszło i tyle, nie? Żebyś już mogli sobie na święta pograć. No wiadomo tam, święta jak święta, nie? Grać się, no, pomagać można, ale i tak jest taki w końcu moment, gdzie matka mówi, że dobre gnoju wypieprzesz z kuchni, bo ja chcę ten... makowca zrobić albo pierogi lepić, nie? Więc nie masz co robić, to idziesz na kompa, nie? Po prostu. Więc chcę, żeby wam ten jakoś dzień umilić na kompie. Jakkolwiek to tam brzmi, nie? Okej. Okay. W ogóle to targowisko bardzo dobry pomysł w sumie, że go zrobiliśmy. Nie wiem kto to tam proponował, ale ktoś tutaj na streamie chyba zaproponował.
wspólnie też wybieraliśmy z tym stragany, te co tam na nich ma być i tak dalej. Więc mam nadzieję, że wam się oczywiście stragany targ cały podoba. I tak może wszystko się tekstura dostuje, o. Zaraz się będzie wam służył ten targ. Albo na PS-ie, no tak, albo na PS-ie. Ale to wiesz, na PS-ie nie do końca wiadomo, czy wyjdzie na PlayStation, nie? Jeszcze Kolonia. Znaczy, wyjdzie na pewno 100%, tylko nie wiadomo, czy przyjdzie tam. O, o to mi chodziło, żeby tam nikt nie myślał sobie, że ten. Że nie będzie, czy coś. Tak kminie, jak to fajnie zrobić jakiegoś screena, ale chyba zrobimy sobie tak z tyłu, nie? No, chyba zaraz zrobimy jakąś fotkę fajną. Dobra, także ja dajcie chwileczkę, żeby sobie zdjęcie i teraz wracamy. Dobra, foto strzelona, będzie fajna miniaturka. Jak to mówię, jak bohun, wizytówka. No, także jademy dalej. Kurczę, spoko w sumie z tym drzewkiem się udało ogarnąć. Może nawet jak tak fajnie idzie nam to nagrywanie. Bo się jeszcze skoczę tamtą, na tamte te... po tamte drzewka i może troszkę tych ogarniemy sobie gałęzi, nie? O, może podejdziemy poprzez sąsarkę w sumie. To ogarniemy. Po prostu może nie, to może na koniec odcinku po prostu zostawimy sobie. O, to w sumie nagrywam zaparcie na hita. To fajnie. Bo teraz odcinki tak ogólnie nagrywamy wszystkie, znaczy ja nagrywam sobie na święta dla was, bo jak nie będzie mnie na Twitchu podczas świąt, to chciałbym, żebyście coś mieli na święta fajnego. I właśnie chcę wam ponagrywać jakieś parę odcinków, nie? Jak to na zapasik. Delikatny. O, ale to jest całkiem spoko. Całkiem spoko to leci. Nawet. Właśnie, skoro tak też w sumie święta lecą, gadamy sobie, jak święta to prezenty, a jak prezenty to może zapytam was, czy jest jakaś modyfikacja urwiska, albo jakaś mapa, na którą czekacie w farmingu? Bo tak, jesteśmy w temacie farminga, tak mogę sobie o tym pogadać. Czy jest coś takiego, co właśnie wam, czego wam brakuje? Jakąś mapę chcielibyście teraz zobaczyć? Oczywiście nie mówię to o kolonii, bo wiadomo, że jesteście bardzo tam związani z moją twórczością, ale pytam tak ogólnie, nie? Siema, to Jolu, witam. Z kolonią wszystko w porządku, czekam na testy. Więc, no. Może wy też, w sumie, o kurczę, się trochę wrąbałem. Może wy też na czacie odpowiecie? Co sądzicie, na co czekacie? Nawet co sądzicie na ten temat, ale... na co czekacie w farmingu najbardziej teraz, nie? Ursus na PlayStation? O, to chyba jeszcze kawałek, nie? A w ogóle Ursus był do 19 na PlayStation, czy nie było? Ja się... bo to chyba robił go suchy, nie? Znaczy na pewno robił go suchy, ale czego zrobił na Playaka? Moja mapa, aż skończę mapę i wydadzą mój but... aha, na to czekasz. No tak, ale chodzi mi tylko o kogoś innego, nie? Połową wyjść na PlayStation, okej. Tak, czyli od Rivera było. Od Rivera i Graziana była 60 na konsolę. Bo właśnie wiem, że ona była na modhubie, tylko nie wiem, czy była też na konsolę. No ale mówicie, że byłem, to spoko, nie? Fajnie. W takim razie. Może teraz też będzie, nie? Kto wie. Dobra, chyba wszystko. Nie wiem, czy jeszcze mogę coś dokosić. Chcę jeszcze podjechać na szybkości gdzieś tam. Tutaj coś. Są takie grzyby delikatne. O, dobra. Pasuje. No, myślę, że nawet nie ma co więcej. Odłączę sobie tylko ten wałek jeszcze. Dobra. Okej. Oko. To polecimy sobie jeszcze po te drzewka. Tam co były. Dotniemy sobie do końca i potem na gospo, nie? Nie robię sobie na licencji, ale wie, zawsze można wydać Ursusa na licencji jakby Izard, nie? Po prostu. To ty się pchasz, ty. Też Krimson. Można się robić na licencji Izard, nie? Jakby tej zwykłej. Wałek urwało? Nie no, wałek był odłożony już, nie? Więc spoko. Kurde, trochę taka tymi drzewkami straciłem tutaj, nie? W grudnej drodze. Tak? Miało być Ursusów do 22? Trochę też sako, nie? Średniowka. Ja cię sobie trochę oddalę kamerę. Nie tniemy teraz, tylko ten. Zetnę sobie, wiecie, same gałązki. Jeżeli ma wiadomo, bo wiadomo, gdzie te klocki są. A potem, tak jak mówisz, tylko się na te klocki porżnie jeszcze. O, będzie sobie na górę tutaj.
Fajna muzyka gra, nie? O, to w ogóle świerki teraz w tym farmingu są super, nie? Znaczy one już były 19, wiadomo. Ale, no zrobili kozak, nie? Nie ma tutaj co mówić, ale zrobili zarąbiste te świerki. Ja tak tylko zobaczyłem, ja to teraz się w nich zakochałem, nie? Mówię, zarąbiste. A twórcy na czym zrobią? A to chyba bardziej moderzy, nie? Nie twórcy. Znaczy, jeżeli chodzi o 60-tki, to mod, no, twórcy modów, nie? Ale nie od twórców Farminga, czy to nie. Okej. Okay. Dajmy sobie tutaj to wyrzućmy. Takie malutkie świerki, coś śmieszne, nie? Okej, okay, tam leżą sosny na tym. Na tej burcie. Tu sobie ogarniemy te sosny. Sosy tam chyba było sporo akurat tej, więc... Do wycięcia będzie sporo. Nie zgapię serii do mafiosa, ale skapa. Ale ty, ja nagram na swojej kolonii, to co? Co to ma znaczyć? Jak zgapiać? Ty, a to co jeszcze? A, to jest ten. Ten malutki leży. Ty, no i dobra, to chyba byłoby wszystko, nie? A, tu jeszcze jest jeden. To może nawet sobie jeszcze tak jakoś to w miarę ułożę. Że dam sobie ten. O, czekajcie. Ten sobie położę tutaj. Taki ten malutki. Dawać mi tego malutkiego też. Okej, okay, spoko. I tam jeszcze chyba był trzeci, nie? Gdzieś tutaj położyłem. O, właśnie. Dosyć, wiecie, leciutkie, więc nie ma co się martwić. Że nie, że się nie podniesie. Spoko. Tu jeszcze mam coś do wycięcia. No, to co, w następnym odcinku sobie to wszystko po prostu potniemy na te klocki, jakieś albo tam na metry. Zależy jak to będzie. No i chyba tyle, nie? Dobra, to co? Palę wroty, jedziemy na gospo. Nawet wiecie co, chyba od razu nagram odcinek następny z przetrząsania tego. I przy okazji ścięcia tego na te metry. Bardzo więcej miejsca, jeszcze potem się pługiem przyjedzie, to już w ogóle będzie lala, nie? Dobra. Walimy tutaj, w tą stronę. Piąteczka i ogień. A czytałeś, że jak będą marchewki, to ma być polska mapa? Nie, to jeszcze nie wiadomo, że polska mapa. Giant Software nigdy oficjalnie napisał, że to będzie polska mapa, nie? Daję tylko zajawkę. Z taką jakby tablicą, gdzie jest właśnie ta nazwa mapy, ale tak jakby zakryta, nie? I była napisana to przez taki dziwny alfabet, nie? No, i wiecie, ktoś po prostu to rozszyfrował na Reddicie. I się okazało, że ma to być zielonka, nie? Ale zielonka to nie jest też tak jakby... polska nazwa, nie? W Polsce jest oczywiście, ale też to jest takie bardzo... popularne. Gdzieś tam dla Europy Wschodniej po prostu, nie? Więc raczej to będzie coś z Europy Wschodniej. Niekoniecznie Ukraina, czy tam Polska, jak tam ludzie piszą, bo ktoś to nagrywa filmy o tym, a narobił ludziom nadzieję, się okaże, że to nic z tego nie będzie, nie? Więc ja bym po prostu spokojnie poczekał. Jeżeli to ma być Polska, to super, jeżeli ma być jakaś tam Ukraina albo coś, to też spoko w sumie, jakby, wiecie, czekamy, po prostu zobaczymy, co się stanie, nie? Nie ma co tam się tak napalać na to za bardzo, tylko dlatego, że to nazwa zielonka, nie? No, okej. Okay. Gasimy sobie to. Także proszę o chłodne głowy dla was, nie? Żebyście tam się nie nakręcali. Dobra, słuchajcie, dzięki za odcinek. Fajnie, żeście byli. Mam nadzieję, że wam się oczywiście spodobał i na kolejny też wpadniecie. Więc do kolejnych, trzymajcie się. No i cześć. Pozdrawiam. Do widzenia. Pa, pa.